Radek Wyrzucki, jestem prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskerion z siedzibą w Bielawie. Robert Liszka, wiceprezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskerion z Bielawy. Mariusz Kuba-Kubacki, skarbnik Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskerion. Pokrótce powiem, jak powstało nasze stowarzyszenie i gdzie poznaliśmy się. Z Radkiem i z Mariuszem, czyli Kubą, poznaliśmy się, myślę, gdzieś około roku 2013 podczas bytności w jednym ze stowarzyszeń, podczas działalności w nim. Po jakimś czasie okazało się, że generalnie stowarzyszenie to nie działa tak, jak my byśmy chcieli, jak myśmy sobie wymarzyli. Mieliśmy swoją koncepcję działania, mieliśmy swoje pomysły. Nie mogliśmy się realizować, więc postanowiliśmy odejść i założyć coś swojego. Baliśmy się, bo to była jakby dla nas nowa ścieżka, aczkolwiek postanowiliśmy zaryzykować. Zwołaliśmy walne założycielskie, zebraliśmy członków założycieli, zrobiliśmy całą dokumentację do KRS-u, wysłaliśmy, no i o dziwo okazało się, że po niedługim czasie przyszła odpowiedź pozytywna, zostaliśmy zarejestrowani, co dało nam jakby wiatr w żagle, a że mieliśmy już nasze jakby pierwsze pomysły, zaczęliśmy działać. Dlaczego przetrwaliśmy tak długo? Pomimo tego, że wiele stowarzyszeń jakby poupadało. Myślę, że dlatego, że nasza jakby współpraca opiera się na przyjaźni, na zaufaniu, no i na szacunku przede wszystkim. I myślę, że będzie trwała jeszcze długo, długo, bo planów jakby jest na kilka lat, ludzie też się do nas garną. Myślę, że działamy uczciwie, na uczciwych zasadach, rzetelnie i tak chyba będzie cały czas. Połączyła nas pasja taka do historii, połączyła nas przyjaźń i pierwszą taką naszą akcją, którą podjęliśmy, to było takie no, mega wyzwanie dla nas, gdyż mówię, jako stowarzyszenie było dla nas to nowością taką. Zostaliśmy jak gdyby zaproszeni, zaproponowano nam przeniesienie pomnika upamiętniającego bitwę pod Dzierżoniowem. Pomnik ten znajdował się w terenie leśnym blisko kopalni działającej. I pierwotnie, kiedy kopalnia zaczynała swoją działalność, pomnik ten znajdował się tam około kilometra mniej więcej do pierwszego wyrobiska. W momencie, kiedy my przystąpiliśmy do rozbiórki i przeniesienia tego pomnika, zostało tam zaledwie około 100-150 metrów. Więc pomnik ten nigdzie nie był wpisany do żadnego rejestru zabytków, więc jak gdyby kopalnia, mówmy szczerze, nie miała, poza jakimś tam sentymentem, nie miała żadnego obowiązku, aby o niego zadbać, więc złożono nam taką propozycję, abyśmy się tego wyzwania podjęli.
I powiem szczerze tak, że dzięki Przemkowi Przybyszewskiemu i panu wójtowi, który też jak gdyby pomocną rękę nam wyciągnął do tego, wiele papierkowych spraw, które były potrzebne, wszelkie zgody, pozwolenia, to były załatwione, że tak powiem, dosyć szybko i bezproblemowo. Myśmy się skoncentrowali na tym, aby ten pomnik, który był tam wystawiony przez ówczesnych mieszkańców tych ziem w 1910 roku on powstał, no był uformowany w kształcie takiego półokręgu właśnie z dużych bloków kamiennych i całą trudność stanowiło to, że te kamienie były połączone no dosyć naprawdę mocną zaprawą. Myśmy tam poświęcili na rozbiórkę tego około 3 tygodnie praktycznie, bo chodziło o to, żeby nie zniszczyć go, tylko żeby go rozebrać i wiernie, dosłownie wiernie, idealnie w nowym miejscu odtworzyć. Takie były założenia i wymogi konserwatorskie, żeby on po prostu na tym nowym miejscu był w takim samym wyglądzie i stanie, jakim myśmy go zostali w lesie i rozbieraliśmy. Tak więc każdy kamień po kolei był odkuwany. Skorzystaliśmy także z pomocy, która nam się nadarzyła, bo brali udział w pracach osadzeni w areszcie w Piławie. No też nieograniczona pomoc z ich strony. Powiem szczerze, że chłopaki naprawdę i też z radością przychodzili do nas, żeby razem popracować. Także udało nam się i sama nawet kopalnia użyczyła nam ciężkiego sprzętu, aby z tego trudnego terenu leśnego właśnie, żeby wszystkie te bloki skalne zwieźć w nowe miejsce. Pomnik w tej chwili znajduje się właśnie blisko tego aresztu w Piławie, przy drodze głównej. No było to naszą taką chlubą, bo spotkało się to z ogromną aprobatą i oddźwiękiem wśród takich stowarzyszeń, w ogóle środowisk poszukiwawczych. Powiem szczerze, że wiele osób, nawet i z zagranicy, dzwoniło, pisało do nas i gratulowała nam takiego przedsięwzięcia, że udało nam się to no, praktycznie zrealizować w 100%. Nastąpiło też uroczyste otwarcie, odsłonięcie tego pomnika w nowym miejscu. Była delegacja stowarzyszenia z Niemiec, także też uczcili to swoją taką obecnością i gratulowali nam. Naszą inicjatywą jeszcze było tak, aby przy tym pomniku stworzyć taką kapsułę czasu, bo sama ściana mówiła wszystko. Tam jest tablica napisowa, gdzie zawiera informacje w języku polskim i niemieckim. Natomiast pierwotnie na tym pomniku były wmurowane kule armatnie z tejże bitwy. Dzięki staraniom i zainteresowaniom też przede wszystkim mieszkańców udało nam się część jakichś tam kul gdzieś pozyskać, bo u kogoś zalegały na podwórku, bo u kogoś gdzieś tam pod drzewkiem. I powiem szczerze, że udało nam się to w taki sposób, jak był pierwotnie wymurowany i postawiony, ten pomnik nam jak gdyby odbudować. Kapsuła natomiast zawierała wszelkie drobiazgi takie, też pozyskane właśnie od mieszkańców, gdzieś tam od osób. Są to guziki, kulki muszkietowe, a nawet podczas pracy rozbiórkowych jeszcze tego pomnika w lesie udało nam się odnaleźć fragmenty oryginalnej tablicy napisowej, która była no, stricte w języku niemieckim i tak, był czas taki, kiedy po prostu wszystko co niemieckie należało zniszczyć i tego się pozbyć. Więc ktoś po prostu brutalnie tą kamienną tablicę potłukł na drobne części. My przesiewając praktycznie przez kilka dni ziemię wokół tego pomnika, udało nam się właśnie odnaleźć wiele części, praktycznie połowę, można powiedzieć, tej napisówki znajduje się w tej chwili w tej kapsule czasu. Także no jest taka żywa namiastka tego, co się tam działo. Mówię, bitwa była praktycznie jednodniowa, ale według różnych źródeł zginęło tam około 2000–2500 żołnierzy, więc spotkałem się z takimi też zdaniami, że co nas to interesuje, jeżeli tam nie walczyło Wojsko Polskie. No wydaje mi się, że praktycznie nie chciałbym tutaj nikomu kłócić z historią, ale to my na te tereny praktycznie przyszliśmy mieszkać i tu są jak gdyby to jest świadectwo ludzi i żołnierzy, którzy tutaj mieszkali, żyli i walczyli. Więc wydaje mi się, że jako pomnik takiego wydarzenia, który no, rzutuje w jakiś sposób na historię naszą, także Polski, wydawało mi się nam, że należy to uratować. I czy ktoś chce to czcić, czy nie chce czcić tą bitwę, ale myślę, że pamięć o żołnierzach, każdy wykonuje swoje rozkazy i musi robić to, co od niego wymagają. Więc chciałbym, aby to było też zrozumienie, że czy wróg, czy nie wróg, ale po prostu no oni byli wtedy i zginęli na tym polu, więc jeżeli taka tablica jest, a myśmy zobowiązali się do tego, aby ją przenieść w nowe miejsce, chciałbym, żeby ona tą pamięć całkowicie oddawała. Od samego początku, od pierwszych dni działań naszą uwagę jakby skupiała współpraca z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Chcieliśmy
tą naszą pasję wykonywać profesjonalnie, więc również zgodnie z prawem. Dlatego nawiązaliśmy szereg współpracy z takimi ośrodkami jak WKZ Dolnośląski, Opolski, Muzeum w Koźlu, Muzeum w Łambinowicach, Muzeum w Nysie, no i takie stowarzyszenia, nasi przyjaciele też jak Szaniec, Małomice, czy też Śląska Grupa Eksploracyjna.